Działamy w domu kultury w Ołowicach, realizujemy nasze pomysły i tak to się kręci. No, ja zawsze lubiałem oglądać filmy od dzieciństwa, tylko to były filmy, wiadomo, horrory, najlepsze kino to kino amerykańskie, filmy sensacyjne, komedie. I zawsze właśnie no, od dzieciństwa patrzyłem na filmy. Kino to była taka moja pasja. Chodziliśmy na DKF w Rybniku z znajomymi, wypożyczaliśmy filmy w dziale kino konesera, właśnie takie ambitniejsze, czyli na przykład Jim Jarmusch, czy na przykład Werner Herzog. Oglądaliśmy właśnie kino dobre i wtedy odkryłem na nowo kino, można powiedzieć, bo rzeczywiście zauważyłem, że kino nie musi być wcale nudne i konwencjonalne, jak to wszystkie filmy komercyjne, tylko że może nam coś ciekawego powiedzieć. Początki naszego klubu były takie, jak zazwyczaj to się w innych klubach odbywa, czyli grupa przyjaciół, grupa znajomych spotkała się. I dokładnie to byli znajomi z osiedli Reymonta, Kilińskiego czy też Chabrowa w Rybniku. No i tak właśnie zaczęliśmy kręcić pierwsze filmy dokumentalne, reportaże, na przykład byliśmy w Sądnisku dla Zwierząt, do Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu, albo kręciliśmy pracę wolontariuszy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku. No i to były takie początki. To wtedy nazwaliśmy sobie tak dla żartów Studio Filmowe Panorama. I pod tym znakiem kręciliśmy sobie pierwsze filmy, pierwsze reportaże. Dopiero tak naprawdę zaczęliśmy istnieć jako grup filmu niezależnego w roku 2000, kiedy przeszliśmy do Domu Kultury w Rybniku Chwałowica. Witam, Skrzydłowo. Cześć. Co tu mamy? A znowu trupa. No nie pytam o trupa, bo to wiem. Inaczej mnie nie budzili o tak pogańskiej porze. Pytam, czy coś zrobiliście, czy macie jakieś ślady, cokolwiek, co nam pomoże w śledztwie. Albo przyjechaliście się opieprzać i czekacie, a ja wszystko zrobię. Nie no, spisaliśmy tu troszeczkę. Mamy tam świadków kilku. To wszystko, co zrobiliście, to zrobiliśmy. Czyli opieprzaliście się. Jak pan to zrobił, inspektorze? Jedno spojrzenie i koleżanka uciekła. Ona już dobrze wie. Tym okresem dość pracowitym dla nas był okres, w którym pracowaliśmy nad serialem Natalia Ostatnie Słowo. Jest to cykliczny film. Realizowaliśmy od jeden odcinek na tydzień, można powiedzieć, no czasem dwa tygodnie mieliśmy czasu, żeby odcinek zrealizować. I to było dość uciążliwe, tym bardziej, że wiadomo, w naszych filmach grają aktorzy amatorzy, jako że cały klub jest studentem filmu amatorskiego. Wiadomo, że każdy pracuje, uczy się, więc żeby wszystkich zebrać na czas, żeby wszystkim pasowało, żeby wszystkim odpowiadał dany termin, to była naprawdę ciężka praca. Dzień dobry, królacie. No cześć ty, łajzę, gdzie byłeś? Tydzień na ciebie czekam. Stary, to nie ma żartów! To wszystko musi iść do przodu, stary. Ja ci te dziwki z głowy powybijam. Gdzie chlałeś? Użyda. Dobrze, że nie jesteś ojcem. Stary, byś miał odebrać na przykład dziecko z przedszkola, to pewnie by z głodu umarło, czekając na ciebie. Co się tak gapisz, ty palancie, na mnie? Powiedz mi, ty inspektorku, ty kuźwa gnido powiatowa, co się dzieje w tym Rybniku? No co się ma dziać? Rybnik jedno z najbezpieczniejszych miast w województwie śląskim. Humorek ci dopisuje. Może Rybnik, ale ty jesteś największym pośmiewiskiem w całej Polsce. No na pewno ważną rzeczą też było poznanie Eugeniusza Kluczniaka, takiego pieśniarza z Rybnika, zamiłowania myśliwego. Tak. I on nam pierwszą muzykę najpierw tworzył, bo wcześniejsze filmy to były tak realizowane, że nie mieliśmy nikogo, kto by nam pisał muzykę, zresztą o tym nikt nie myślał. I tych filmów tak naprawdę nie możemy potem pokazywać nigdzie, bo nie mamy praw autorskich do utworów. A Gienek Kluczniok właśnie przyszedł i nam zaproponował, że będzie nam muzykę realizował za darmo całkowicie. Potem on sam stwierdził, że fajnie byłoby zrobić film, więc napisał sam, że jak przed wojną, takiego filmu z 2004 roku. Zmieniła, bo już bardzo od momentu, kiedy Gienek właśnie z nami współpracuje.
I tak naprawdę właśnie te filmy Gienka zaczęły działać promująco na Klub Filmu Niezależnego. Tak naprawdę to te filmy wypromowały nasz klub filmowy, no i są też znane szerszej już publiczności. No i potem wiadomo, że współpraca z Gienkiem przyciągnęła nas kolejnych aktorów już profesjonalnych, zawodowych. Jest Jerzy Janeczek, jest Marzena Kiepiel-Sztuka, jest Jerzy Cnota. Osoby, które są znane w świecie filmowym, które właśnie przyszły do nas, może nie są członkami Klubu Filmu Niezależnego, ale współpracują z nami, realizują filmy. Halo? Jorguś, mam taką prośbę. Słuchaj, żona do mnie dzwoniła, że ma kłopoty z gazem, z butlą, nie może podłączyć. Co takiego? Możesz zrobić jej to, co? Zaś ją! No, fajnie. Dziękuję. Zajdź ją! Żeby na prywata robił fuchy! No i co? No ja nie wiem, co myślałem, nie chcę. Że mu wiary nie pasują. A ją Blank dokładnie, wyraźnie mierza wszystko, to patrz. Dobra, to nie jest dalej, ja ją idę na ta fucha. Mirek wpadł na pomysł zrealizowania swojego kolejnego filmu na podstawie scenariusza Szymona Stoczka, naszego kolegi, który także kręci filmy i pisze poezję. Jest po prostu takim człowiekiem zaangażowanym artystycznie. Film miał nosić tytuł Dziewczyny lubią blond. Miała to być komedia o przygodach rybnickiego Jamesa Bonda. Po prostu zaproponował Mirek rolę w tym filmie. Miałem być doktorem Hansem, takim troszkę czarnym charakterem. No tak, miałem po prostu zagrać tylko w tym filmie, a skończyło się na tym, że przejąłem rolę organizatora planu filmowego, czyli odpowiedzialny byłem za rekwizyty, za pilnowanie scenariusza, dialogów i takie różne rzeczy, za efekty specjalne, jakieś charakteryzacje i takie rzeczy. No i tak się zaczęła moja przygoda z filmem. A, no tak, jeszcze taki drobny szczegół. Scenariusz Szymona był taki, może powiedzmy, poważny. Ja tam dopisałem kilka scen, także stałem się współautorem scenariusza także do tego filmu. No i tak jak mówię, to były moje początki związane z filmem, z działalnością w Klubie Filmu Niezależnego w Rybniku. Spokojnie, kobieto. Trafiłam do Klubu Filmu Niezależnego poprzez casting na rolę dziewczyny Bonda, właściwie blonda. No i dlaczego przyszłam akurat do KFN-u? Właściwie jeżeli chodzi o Rybnik i tutaj okolice, to jest chyba jedyna szansa, żeby wystąpić przed kamerą i zagrać w jakimś filmie. Tworzy się filmy różnego rodzaju, nie tylko komedie i można przeżyć naprawdę przygodę życia. To jest takie pierwsze zetknięcie się z kamerą i można poprzez to sobie wyćwiczyć właśnie obcowanie z nią. Jeżeli chodzi o moje dalsze plany, to cały czas je realizuję, chodząc na różnego typu castingi w różnych miastach, także myślę, że to jest właśnie to dążenie do aktorstwa z mojej strony. Brałam udział w paru reklamówkach takich, na przykład Krakowi, grałam w W11, w detektywach, no i cały czas się jeździ na te castingi, poznaje nowych ludzi i te branże z drugiej strony, także jest to duża przygoda i myślę, że dalej będę kontynuowała to. Masz dla mnie jakieś rozkazy, generale? Zależy, na co masz ochotę. Ile miałeś kobiet, Wiesz, ile naboi w ciągu minuty potrafi wystrzelić karabin maszynowy. Trwa cały czas projekt Śruba,
który razem z kolegą Sławkiem ogłosiliśmy w ubiegłym roku. Projekt polega na tym, że twórcy Sej Polski mogą do nas przysłać filmy do 5 minut na temat śruby właśnie. Śruba może być bohaterką, może być gdzieś w tle ukryta, może być to na przykład sfilmowane powiedzenie, coś, jakieś przysłowie, w którym się śruba znajduje na przykład. I jak będziemy mieć już kilkanaście, nawet kilkadziesiąt najlepiej byłoby, takich właśnie króciutkich filmów na temat śruby, łączymy to w jeden film, projekt śruba i robimy z tego filmu premierę. Także to może być ciekawostka, jak można ukryć temat śruby właśnie. Projekt Śruba jest to projekt, w którym może wziąć udział praktycznie każdy. Każdy może się stać reżyserem, aktorem. Polega na tym, że ludzie, którzy chcą w nim wziąć udział, tworzą filmy 5-6-minutowe. W filmie ma się pojawić element śruby. No tak, poza tym temat jest dowolny. Mój film jest inny niż wszystkie. Każdy tam film ma jakiś określony temat, a mój tymczasem jest taki trochę bardziej bajkowy. Opowiada on o człowieku, który no, jest żulem, jakby to tak powiedzieć, i który po prostu pewnego dnia zasypia na ławce. Śni mu się, że ma kartkę papieru, ołówek i rysuje. To, co rysuje, pojawia się przed nim. Pojawiają się na przykład się jedzenie, rzeczy, które chciałby, na przykład wódka, czy jakieś ubrania, pieniądze, kobiety. W pewnym momencie pojawia się tancerka. Tą postacią będę również ja. I ta tancerka podoba mu się. Tańczą razem, później pojawiają się na scenie. On chciałby z nią być na zawsze, naprawdę zależy mu na niej. No i później toczy się ta historia, dorysowuje coraz więcej elementów, pojawiają się one, na przykład pierścionek, właśnie w nim będzie ten element śruby. I sama końcówka już niech pozostanie może tajemnicą, co się stanie na sam koniec, dowiecie się wkrótce. No i to będzie tyle.